Na koniec niespodzianka, jaką przyznam panu, no przed wejściem na antenę tutaj przybiegła niosąc dosłownie nasza koleżanka z redakcji Milena Harzyńska. To jest jej paszport, odebrała go dzisiaj po miesiącu oczekiwania na niego, nowe wydanie. I panie pośle, zerkam i własnym oczom nie wierzę, bo o ile my donosiliśmy alarmując Polaków, że no, część naszej rzeczywistości sprawia, że możemy czuć się jakbyśmy żyli w pewnym rodzaju państwie teokratycznym, o tyle dzisiaj chyba już nikt nie może mieć wątpliwości, bo w tych nowych paszportach, ja pokażę tutaj naszym widzom i panu, przy zdjęciu tu na dole, tak, w tym miejscu, widzimy zdjęcie i napis. Ja państwu zacytuję, państwo możecie teraz tylko zobaczyć. Bóg, honor i ojczyzna. Polska jest krajem laickim, jest krajem świeckim, czy być może nawet polityka i Kościół wchodzą już tak głęboko, że nawet do środka naszych dokumentów i paszportów, no wie pan, myślę, że żaden ateista nie chciałby mieć napisane na swoim dokumencie Bóg, honor i ojczyzna, a na przykład po prostu Polska, bo my jesteśmy Polską, a mamy prezydenta, chyba nie jest u nas królem Jezus, jak mówi to Zjednoczona Prawica. To moje pytanie do pana, znaczy słyszymy takie głosy, tak, no ale to w ramach często stand-upu, w jakichś występach komików, komediantów, no ale wie pan, no to już nie jest zabawne, że się okazuje, że w paszporcie mamy informację o tym, że faktycznie no chyba naszym królem jest Jezus, a prezydent nie ma tu własnego miejsca, bo tu zdjęcia Andrzeja Dudy nie widzę. 15 tysięcy podpisów zebrano pod wnioskiem o to, by no, cofnąć tę dziwną decyzję, to tak myślę mało powiedziane. Co pan na to? No to jest sprzed kilku lat już decyzja. Ja też taki paszport niestety mam. Jestem ateistą i nie chciałbym, żeby ktoś narzucał mi sprawy religijne, ale tak żyjemy w państwie, w którym nie ma realnego rozdziału państwa od kościoła i wszyscy to wiemy i dlatego lewica mocno o ten rozdział walczy. No, to nie jest tylko kwestia symboliki tych paszportów, chociaż symbolika jest niezwykle ważna, ale także praktyki. No, jeżeli parlamentarzyści w Sejmie modlą się o deszcz, jeżeli parlamentarzyści przyjmują uchwały, które Jan Paweł II uważany jest przez parlamentarzystów za świętych i nie pozwala się na jakąkolwiek dyskusję. Jeżeli w Lasy Państwowe mają w swoich szeregach kapelanów, którzy za nasze publiczne pieniądze zajmują się dobrostanem duchowym pracowników Lasów Państwowych. Jeżeli w polskich szkołach mamy armię katechetów zamiast armii psychologów, za których płacimy 2 miliardy złotych każdego roku, to proszę się nie dziwić, że to wszystko jest postawione na głowie. No, trzeba siły i determinacji do tego, żeby to przywrócić i lewica ma tą siłę i determinację. To ja apeluję do wszystkich ludzi dobrej woli, żeby głosować w przyszłych wyborach na lewicę, żeby było jak najwięcej parlamentarzystów i parlamentarzystek, którzy to państwo postawią na nogi, bo ono jest dzisiaj na głowie, także w sprawie pomieszania tronu i ołtarza. No, księża zaglądają nam pod kołdrę, molestują bezkarnie dzieci, spowiadają później... te dzieci, co prowadzi czasami do trudnych sytuacji, także przestępstw pedofilii. Pora najwyższa, żeby ten kościół, który nas przez lata spowiadał, w końcu, żeby społeczeństwo polskie wyspowiadało. A później słyszymy z ust księdza.